Rok 2022 zmienił wszystko. Dwubiegunowy ład bipolarny runął. Dawny porządek międzynarodowy odszedł w zapomnienie. Społeczeństwo nie jest gotowe na to, co się dzieje w dziedzinie AI, ale Rubikon został przekroczony. Spotkania kierowane są do tych, którzy w Polsce będą rządzili i funkcjonowali przez następne dziesięciolecia. Jesteśmy w roku wyborczym, dlatego tegoroczne forum G2 rozpoczniemy od debaty liderów politycznych i zapytamy ich, jak widzą strategię Polski w zmieniającym się świecie. Zeszłoroczna edycja Forum G2 to walka o nowy świat. W 2022 roku głosy czołowych polskich geopolityków i geostrategów, przedstawicieli polityki, nauki i dużego biznesu skupiły się na agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. My widzimy zorganizowane państwo, które walczy z silniejszym przeciwnikiem. Na naszych oczach klaruje się nowy system światowy, którego natura będzie miała zasadnicze znaczenie dla naszej przyszłości, naszych portfeli, naszego bezpieczeństwa. Całość przemian oraz rewizjonistyczna polityka Rosji nastawiona na restaurację Związku Radzieckiego powoduje, że przed siłami zbrojnymi RP staje szereg wymagań i wyzwań zdecydowanie poważniejszych niż jeszcze dwie dekady temu. Jak usytuować politykę polską w tych dramatycznych, głębokich i wydaje się już nieodwracalnych zmianach? Wojna w Ukrainie wciąż pokazuje, jak istotny jest sprzęt starodawny, ale też nowoczesny i połączenie, kompilacja takiego sprzętu nowoczesnego myślenia i nowoczesnego rozwoju zapewni bezpieczeństwo Polsce. W trakcie konfliktu nie będzie możliwości, albo będzie ta możliwość bardzo utrudniona, aby podzespoły były dostarczane na pole walki. Potrzebujemy takich dostawców u nas w kraju. Proponujemy, aby łańcuchy wartości były krajowe, realizowane przez naszych przedsiębiorców krajowych. Włączenie przemysłu krajowego, podmiotów prywatnych, łańcuch dostaw kooperacyjnych powoduje zabezpieczenie interesu bezpieczeństwa państwa. To również jednak wyzwania, które stoją nie tylko przed firmami, ale też administracją publiczną i szkolnictwem. Technologie to nie wszystko. Przyjazne regulacje, rozwój OZE, ale przede wszystkim nowoczesne metody i programy kształcenia kadr w kierunku innowacyjnej gospodarki przemysłu 4.0 pozwolą na dalszy rozwój naszego kraju i biznesu. Dziś w dobie kryzysu energetycznego po agresji Rosji na Ukrainę cały świat dąży do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, jak największej dywersyfikacji i niezależności energetycznej. Na forum G2 dyskutujemy z czołowymi ekspertami branży, politykami oraz wielkimi firmami o tym, jak Polska może zabezpieczyć swoje interesy w tym zakresie? Podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski będą zdywersyfikowane moce i źródła krajowe. Chcemy osiągnąć to dzięki oparciu krajowej energetyki na polskich prosumentach, morskich farmach wiatrowych, na Bałtyku i elektrowniach jądrowych, tych wielkoskalowych, ale też małych reaktorach modułowych, które mogą odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw dla przemysłu energochłonnego i potencjalnie ciepłownictwa systemowego. Rozmawiając o przyszłości, nie możemy zapomnieć o zdrowiu naszym i przyszłych pokoleń. Jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny, w tym onkologii, jest wzrastająca liczba osób chorych na nowotwory. To olbrzymi problem nie tylko dla onkologów, ale dla całego społeczeństwa. Już w tej chwili mamy ponad 3 miliony mieszkańców polskich, których dotyczy ten problem bezpośrednio. Prezydent Biden podjął decyzję o prowadzeniu projektu Moonshot 2. Jest to projekt związany z walką z rakiem i próbą znalezienia odpowiedzi, co można tak naprawdę zrobić, żeby zredukować w przeciągu najbliższych 25 lat 50% zgonów z tego tytułu. Jesteśmy w czasie cyfrowej dekady. Stawiamy na rozwój sztucznej inteligencji, eksplorację kosmosu i nowe technologie. Te tematy są dla nas szczególnie cenne, dlatego poświęcamy im dużo uwagi podczas strefy innowacji Forum G2. Cyfrowa dekada. Wyzwanie, idea, program, wszystko w jednym. Do kogo skierowany? Do wszystkich, ale przede wszystkim upodmiotowiony człowiek. Cyfrowa dekada to jest plan na to, aby Europa była cyfrowym kontynentem w 2030 roku. To jest jedyny możliwy kierunek, dlatego że dzisiaj te technologie cyfrowe rozwijają się właściwie tylko w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Ale czy to tempo, które chce sobie narzucić Europa, jest wystarczająco dobre? Czy to wystarczy, żebyśmy dogonili naszych konkurentów?
Innowacja to dzisiaj jeszcze wciąż sztuczna inteligencja, eksploracja kosmosu czy nieznane dotychczas rozwiązania materiałowe. Warto je zobaczyć oczami największych firm technologicznych, osób tworzących innowacyjne rozwiązania, które w naszych panelach dyskutują na temat tego, jak mogą one wpłynąć na naszą najbliższą przyszłość. Generatywna sztuczna inteligencja nie jest to już tylko dziedzina naukowców, fascynatów, ale jest to dziedzina, która generuje masę bardzo ważnych pytań o to, jak będzie wyglądała w przyszłości polityka, o to, jak w przyszłości będą wyglądały relacje międzyludzkie oraz jak będzie wyglądała ludzka praca. W 2022 roku zorganizowaliśmy w ramach Forum G2 strefę specjalną EC Space, która przerodziła się w Kongres Firm Kosmicznych przy udziale takich potentatów branży jak na przykład Virgin Orbit. Strefa G2 in Space to bezpośrednia kontynuacja kosmicznej strefy z zeszłego roku. Wiemy, że to, jakie decyzje podejmiemy dziś, będzie miało wpływ na przyszłe pokolenie. Dlatego chcemy o tym rozmawiać na Forum G2.